Siemanko, z tej strony Sebo. Dzisiaj Wam coś pokażę. Nie wiem, czy ktoś z Was to jeszcze pamięta. Coś Wam zaraz pokażę. I u mnie to jeszcze chodzi, Wam powiem. Tu się można śmiać. Ja Wam coś pokażę, co jeszcze u mnie działa tyle lat. To jest najstarsza rzecz, którą mam. To jest, nie wiem, czy jeszcze... To starsza widownia pamięta, młodsza to może nie kojarzyć, co to jest, znaczy może wiedzieć, ale mogą już nie używać tego. Jest w ogóle gladiator w środku wsadzony. Pierwsza rzecz to jest taki Walkman. Walkman firmy Sony. Nie wiem, Walkman, to oni różnie mówią. Ja zostanę przy Walkman, może będzie łatwiej. Tak zawsze mówiłem. Który ma też wbudowane w sobie radio. No bo tutaj mamy, zaraz drugi Wam pokażę. Albo nie. Jest taki. Mam jeszcze taki Sony, ale już bez radia. Megabass, ale już bez radia. Tylko kasety. No i jeszcze mam Discman MP3 CD. Firmy First Austria. W ogóle odezwał się do mnie człowiek, no widz jakiś się odezwał, który pokazywał mi swoje, jakie ma rzeczy w domu. Commodore ma jeszcze Famicom i pokazywał mi fajne rowery stare. Może kiedyś się dogadamy, to od niego kupię, bo pokazywał mi stare rowery. Ja mam Wigry w domu, znaczy w piwnicy 3, ale w takim stanie, no ktoś miał w piwnicy długo je, ale tam ten przodni błotnik trochę taki wygięty, on trochę dziwnie, no jeździ, ale tak jakoś się wydaje jakby dziwnie, bo, ale mam. No ale wracając do tego, Walkman firmy Sony, drugi firmy Sony, nie wiem czy ktoś pamięta, jeżeli znajdę baterie, jeżeli tu są baterie takie co trzeba, o! Właśnie. Są baterie w tym pilocie. Gitara. To Wam nawet pokażę. Czekajcie, źle wkładam chyba, bo ja nie pamiętam. Się tyle czasu nie używało. O, i zobaczcie. Patrzcie, co się dzieje. Radio off. 89 stacje. Teraz nawet Wam włączę chyba lampę, żeby było widać. Zobaczcie. Co ciekawe, jeszcze włączę Wam słuchawki, podłączę. Co ciekawe. Mam takie korki EKG. Korkowe. No z telefonem jakimś dostałem. Zobaczcie, przesuwam stację. Proszę. To chyba w latach 90. zostało kupione, czy coś, nie pamiętam. Krawczyk, to co dał nam świat. Jak minął dzień, Krawczyk. Yesterday, SK Rock. Ale nie tylko radio. Bo tu mam, w ogóle kiedyś na nim nagrywałem pierwszą swoją zespół, który no mój brat mi polecił. Po prostu było takie coś, że brat mi kiedyś napisał, od tego zaczęła się moja pasja do muzyki rockowej, bo brat mi kiedyś napisał tak: słuchaj, mam drugą płytę Green Day American Idiot. Płyta American Idiot to była nazwana z tego powodu, że ówczesny prezydent to Bush nie chciał im wydać płyty po prostu i nazwali go amerykańskim idiotą. A teraz słuchajcie, mam na przykład taką kasetę Perfect. Dużo mam, budkę suflera. Ale właśnie pierwszy mój zespół, który nagrywałem na tej płycie, to była właśnie na kasetę nagrywałem, to był American Idiot, ale mam jeszcze od nich, mam i Skorpionsów, ale mam od nich na przykład jedną z pierwszych płyt.
Doki. I se na przykład włączmy taki albo Skorpionsa, mam Aerosmith. To akurat znalazłem, ktoś do śmietnika wrzucił. Metallica 3, Green Day, Queen. Queenów mam raz, dwa, trzy. Bryan Adams, Metallica 3, Boysy to mamuśki, zespół Boys, Mieczysław Fok. To są dopiero legendy, ale no puśćmy Green Day'a, niech będzie. I zobaczcie, kaseta tu się otwiera. Wkładacie tak. I proszę bardzo, włączacie radio on. Przełączacie na... Chyba dawno nie używałem. O, tym play jest. Ciekawe, czy on działa jeszcze. Chyba nie wiem, czy działa właśnie. Jestem ciekaw, czy działa. Dawno nie używałem. Radio działa. Ale co z płytą? Chyba nie działasz. Nie, chyba nie działa. No ale jest, no nie wiem, coś nie działa w nim, to dziwne aż. Ale macie też drugi, który jest tylko, Discmana nie będę wam pokazywał, który jest tylko na kasety. I tak on wygląda. Jest jeszcze drugi, może ten zadziała, bo tamten coś, znaczy nieużywany był dawno, się nie ma co się dziwić. Ale mamy tutaj drugi, zobaczymy. Bateria chyba słaba jest. A, bateria, bat. Te baterie są słabe, no to nie sprawdzimy tego na tych bateriach. No niestety, na tych bateriach nie sprawdzę tego. Bo te baterie są używane, nie są nowe. A chciałam pokazać, że to działa, ale no niestety bateria świeci się. Macie tu odpowiedź, bateria. Że kiepska jest, to potrzebuje mocy jednak. Ale nie da się z tą baterią niestety. Chyba innych tu baterii nie widzę. Nie mam tu żadnych innych baterii. Więc ciężko będzie mi coś pokazać, bo te pilota takie chyba, że tu są. O! Mamy tutaj, poczekajcie. Jeszcze sprawdźmy tutaj. No tu w pilocie są takie stare, bo on dużo nie potrzebuje mocy. Ale jeszcze mamy tutaj bateryjkę. No i sprawdźmy na tym na przykład jeszcze raz, ale albo na tym, co tu jest już, bo potem tamten sprawdzimy. Tu sprawdzimy. Jak ktoś pamięta z was takie czasy, było coś kiedyś takiego, na tym się kiedyś słuchało, nie tak jak teraz w telefonie wszystko, tylko na tym się kiedyś słuchało. Też bateria słaba chyba jest. Pisze bat coś, to nie wiem, chyba bateria słaba jest. Możliwe, nie wiem. Jednak nie mam nowych baterii, więc ciężko mi to sprawdzić. Tam radio działało, to widzieliście. Tu nie wiem, bo nie mam baterii. A co z Discmanem? Nie chce mi się włączać żadnej płyty, ale... Czy działa? Play? Nie, to trzeba włączyć. Stop? Nie, to play chyba. O, tu się chyba włącza. To nie wiem, czy działa nawet, bo kiedyś go kupiłem. On się ciągle wyłącza. No niestety nie mam baterii. Jak kiedyś wam zrobię baterię, to wam pokażę. Bo te baterie słabe są i on nie daje rady. Chyba pociągnąć tego na tych bateriach.
potrzebuje mocy, a te baterie są stare, więc... Ale jak ktoś pamięta, to takie coś jest i to mi do tej pory działa. Jak baterie w minie, to kiedyś Wam pokażę, że to działa. W razie czego. Takie dwa walkmeny. No i taki Discman, ale on chyba nie działa. To nie wiem, czy działa akurat. Kiedyś działa, a teraz nie wiem, coś nie działa. A nie mam baterii, więc... Takie oto dwa sprzęty, jak ktoś pamięta. Trzymajcie się. I ktoś pamięta, to niech napisze, że miał takie coś, albo ma. Walkmany. Lata 90. Coś takiego. Trzymajcie się. Cześć.